Cześć! Mam nadzieję, że ci z Was, którzy mają małe pupile, psy i koty, będą bardzo zadowoleni z tej propozycji. Pokażę teraz krok po kroku, jak namalować obraz taki jak ten, czyli bardzo swobodny, prawie monochromatyczny portret naszego zwierzaka. Zapraszam! Zaczynam od przygotowania szkicu. Chwytam za ołówek i bardzo, bardzo delikatnie rozszkicowuję moje koty. Pamiętajcie o tym, że cały efekt obrazu jest tylko i wyłącznie propozycją. Jeżeli macie ochotę umieścić na obrazie swoje ulubione zwierzaki, śmiało możecie to zrobić. Na paletkę nakładam dużą ilość bieli, czerni oraz odrobinę niebieskiego, czyli ultramaryny. Na start bardzo śmiało rozmalowuję tło. Chwytam za szeroki pędzel. Gdzieniegdzie tłem również wjeżdżam w partie, gdzie pojawiają się sylwetki zwierząt. Farby akrylowe mają to do siebie, że schną bardzo szybko. Po 15 minutach pierwsze warstwy będą już suche. Będziemy później na takiej podmalówce malować kolejnymi i kolejnymi warstwami, a więc zupełnie się nie przejmujcie, jeżeli wjedziecie za linię albo jeżeli pierwotny kształt nie do końca Wam odpowiada. Wszystko będzie można jeszcze wiele razy zamalować. Jeżeli niekoniecznie czujecie się swobodnie w rozmalowaniu takich kształtów jak zwierzęta, to polecam Wam dwa patenty. Po pierwsze, możecie użyć projektora i wyświetlić sobie po prostu daną fotografię na Waszym płótnie i odrysować ten kształt. Drugi sposób to oczywiście odwiedzenie nas na naszych eventach Winogron Art. Z całą pewnością artyści z wielką przyjemnością Wam pomogą w pierwszych partiach obrazu. Na paletce cały czas bardzo dużo się dzieje. Czasami dodaję więcej czerni, czasami odrobinę ultramaryny. Dzięki temu uzyskuję całe spektrum szarości. Ciemniejszymi tonami wmalowuję się w sylwetkę kota na pierwszym planie. Maluję bardzo swobodnie, moje koty są puszyste, a więc gdzieniegdzie wyjeżdżam poza wcześniej namalowany kontur i tworzę taki puchaty efekt futra. Tą samą szarością również rozmalowuję niektóre partie tła. Następnie sięgam do odbicia mojego kota w szybie. Tutaj, na prawej stronie mojego obrazu, będę starała się malować nieco jaśniejszymi kolorami, tak żeby zróżnicować lewą i prawą stronę. Z prawej strony przy odbiciu również będę malowała dużo swobodniej, tak żeby ten kot faktycznie wyglądał jak odbicie. Gdy moja podmalówka jest gotowa, odkładam ją na chwilę do schnięcia. Myślę, że 10-15 minut w zupełności wystarczy. To bardzo ważne, żeby kolejne partie namalowane na obrazie nie mieszały się z poprzednimi warstwami, były wyraziste. To jest też świetny etap, kiedy można skorygować kształt. Ja zwróciłam uwagę na to, że uszy mojego kota za bardzo odstają, a więc pokryłam je z powrotem bielą, żeby za chwilę na nowo je namalować. Jaśniejszymi tonami działam też cały czas na tle oraz przy odbiciu kota z prawej strony. Rozmalowuję też takie srebrzyste futerko. Chcę uzyskać efekt taki, jakby sierść była naprawdę lśniąca i odkładałoby się na niej światło. Nadałam na nowo kształt uszu kota, są nieco niżej. Jeżeli macie ochotę, śmiało możecie też sięgać po zupełnie niekonwencjonalne narzędzia. Na przykład sierść możecie rozmalować nawet grzebieniem. Jeżeli macie ochotę natomiast na takie bardzo śmiałe malowanie, polecam szpachlę. Na pewno fajnie można nią opracować tło. Możecie również pozostać po prostu przy pędzlu. Tak jak widzicie, ja nawet używam końcówki pędzla, żeby miejscami rozmalować mojego kota. Szarość zaproponowana na tym obrazie jest tylko i wyłącznie sugestią. Jeżeli macie ochotę zaszaleć z kolorami, śmiało możecie na paletę nałożyć na przykład odcienie niebieskiego albo czerwieni. Wystarczy cały czas dodawać troszkę czerni i bieli, aby uzyskać fajne spektrum monochromatycznych barw.
Na sam koniec sięgam po najciemniejszy kolor, czyli czerń, i rozmalowuję futerko kota z lewej strony. Ostatnie rozjaśnienia jeszcze na odbiciu z prawej strony. Możecie nawet sięgać po zupełnie suchy pędzelek, żeby rozmalowywać wcześniej nałożone plamy. Dzięki temu uzyskacie taki bardzo swobodny, delikatny efekt. No dobra, mam nadzieję, że ten obraz sprawił szczególnie dużo przyjemności fanom czworonogów. Do zobaczenia przy kolejnych obrazach.